Kolędowanie. Kolędowanie, Piotr Misiurek. Wielkimi krokami zbliżają się święta. Zobaczycie. Jeszcze dzień. Góra dwa, a w pierwszych sklepach pojawią się świąteczne dekoracje. Właściwie sklepikarze już by je wystawili, ale jeszcze mamy oddać święto zmarłych. Trzeba poczekać. I wtedy kampania ruszy pełną parą. Na chodnikach i w reklamach będą Mikołaje, aniołki, gwiazdki betlejemskie. A w telewizji zagości Kevin sam w domu. A wraz z tą piękną tradycją Bożego Narodzenia zaczniemy kolędować. Śpiewać tradycyjne polskie kolędy. Niestety, ja wskazuję doświadczenie ostatnich lat, nie wszyscy to robią, ponieważ ta tradycja powoli zanika. Powodów jest kilka. Po pierwsze, kultura masowa, która twierdzi: nie kolęduj i zrób zakupy. A jeśli już kolędy, to w telewizji amerykańskie, jeśli polskie, to może Kasia Cichopek albo Stolec Orkiestra. W związku z tym tradycja upada. Niewielu jest na tyle odważnych, aby kolędować. Ale również ich prześladują. Prześladują ich bliscy, znajomi, którzy twierdzą: no nie śpiewaj kolęd, to jest takie średniowieczne. Ale jak już śpiewają i kolędują, to jest jeszcze państwo. Państwo niby polskie, a zwalczające kolędników rok w rok. Mi zdarzyła się taka historia. Posłuchajcie, jak to było. Parę lat temu, grudzień, wieczór, jest bardzo zimno, jak to w grudniu. Pada śnieg i spotykamy się z znajomymi na kolędowanie. Idziemy miastem niemal pustym, na ulicach, jak na tej scenie, właściwie nie ma ludzi. Z okien słychać gwary rozmów i czuć różne zapachy. Sernik. Gdzieś w oddali kapusta. Tam chyba śledź. Gdy już spotkałem kogoś na ulicy, również czuć pewne wonie od tych osobników. Natrawiona strawa, zalana dużą porcją gorzałki. Czyli jednym słowem, drugi dzień świąt wieczorem. Spotykamy się z znajomymi i świętujemy, jak to Polacy, przy jakiejś butelce, dwóch, ewentualnie siedmiu. I tak mija nam czas, świętujemy przyjście Pana, rozmawiamy o naszym życiu i nagle jakaś tajemna siła przynosi nas za blok jednego ze znajomych. I tam nastąpiło objawienie. Stąpił na nas Duch Święty, zaczęliśmy kolędować. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając kosznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Tak kolędujemy, jak to Polacy, patrioci, katolicy. Gdy nagle rozbłyska wielka jasność przed nami. Myślimy sobie: o kurczę, gwiazda betlejemska. Niestety nie była to ona, lecz światła radiowozu. Moim przypadkiem blok kolegi był centralnie vis-a-vis komendy policji. Oni, biedacy, byli na służbie, nie mogli świętować, więc jak to Polacy zawistni stwierdzili: przeszkodzimy też innym. W związku z tym przeszkodzili nam. Gdy wsiedli z radiowozu, od razu wyjęli bloczek mandatów. I każdemu z nas, bez pytania, stówka, stówka, stówka. Ale ja, człowiek, który asertywny, stwierdziłem: nie, nie, panowie. Ja mandatu nie przyjmuję. A on do mojego życia nic nie wnosi, wręcz przeciwnie, stówka z kieszeni, out. W związku z tym mandatu nie przyjąłem. W wyniku tego, po miesiącu, może dwóch, dostałem list z sądu rejonowego w Puławach. Otwieram list, a tam wyrok, oczywiście skazujący,
kwota zapłaty większa niż ta stówka i dwa paragrafy, które rzekomo złamałem. Pierwsze, spożywanie alkoholu. Coś może było na rzeczy. Punkt drugi, używanie wulgaryzmów. I w tym miejscu się pytanie, gdzie kurwa w kolendach są wulgaryzmy? W związku z tym musiałem się odwołać. Sporządziłem swoje pismo, włożyłem do koperty i wysłałem. Sądownictwo w Polsce jest dość opieszałe, więc zanim dostałem odpowiedź, wyprowadziłem się na Śląsk do pracy. Tam sobie pracowałem, zapomniałem o sprawie. Znowu list od sędziego, rozprawa o picie piwa i przeklinania. Więc ja wsiadam w pick-upa i jadę przez pół Polski, przez pół dnia na tą rozprawę. Oczywiście mówię, nic tam nie piłem, nic nie przeklinałem, jestem niewinny. To samo mój kolega świadek. Dobry chłopak był, nie pił, nie przeklinał. Więcej świadków się nie stawiło, myślałem, sprawa wygrana. Niestety, sędzia stwierdził, to za mało. Odoczył sprawę na kolejny miesiąc, więc ja wracam sobie na Śląsk. Pracuję. Był po miesiącu znowu tym pick-upem, już znudzony. Stawił się w sądzie. I znowu kolejny mój świadek mówi, dobry chłopak, nie pił, nie przeklinał. Dla sędziego znów za mało. Kolejna sprawa za miesiąc. Więc ja na Śląsk. By po miesiącu znów w tym pick-upie wracać. Kolejny świadek, znowu mój kolega mówi, dobry chłopak, nie pił, nie przeklinał. Ale był też i policjant. Wyjął swoje notatki służbowe i odczytuje. Dnia tego i tego, bla, 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 bla. Po czym sąd udał się na naradę. O dziwo, to ja musiałem wyjść, gdy sąd udał się na naradę. Gdy poszedłem z powrotem, usłyszałem potok różnych słów, z czego te słowa mieli tylko dwa. Niewinny. Niech ten przykład będzie dla was precedensem, abyście się odważyli kolędować tego roku i każdego następnego. Weźcie przykład ze słów Ojca Świętego. Nie lękajcie się, kolędujcie.